Kończą się prace przy przebudowie pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu. Od soboty 25 maja będą tam ponownie jeździć tramwaje, a to oznacza zmiany w rozkładach jazdy w wielu linii. Paweł Jędrusik. Pierwotnie w Chebziu miały zostać jedynie wymienione rozjazdy, ale ostatecznie zakres prac był znacznie szerszy. Przebudowane zostało około 1350 metrów pojedynczego toru, przejazdy drogowo-torowe, oświetlenie, układ zasilania i chodnik. Są też nowe platformy przystankowe z wiatami i elektroniczne tablice informacyjne. Przy pętli tramwajowej trwają ostatnie prace. Od soboty trasa będzie przejezdna dla tramwajów, a to oznacza, że dojdzie do zmian w ich kursowaniu. Będzie korekta rozkładów jazdy 6 linii tramwajowych, co oznacza, że poszczególne tramwaje na konkretnych liniach będą odjeżdżać o innych godzinach. I po drugie, zmieniają się trasy 3 linii tramwajowych. Mówimy tutaj o linii numer 9, 10 i 17. Te nowe trasy zostały poprowadzone w taki sposób, że te odcinki będą mogły być teraz pokonywane przez podróżnych bez konieczności przesiadania się. Zmiany obejmą w sumie 13 linii tramwajowych i 3 linie zastępczej komunikacji autobusowej. Ich trasy przebiegają m.in. przez Bytom, Chorzów, Katowice, Rudę Śląską, Świętochłowice czy Zabrze. Szczegółowe informacje dotyczące zmian Zarząd Transportu Metropolitalnego opublikował na swojej stronie internetowej.